Dzień dobry Państwu. Kultura na weekend. Dziś porozmawiamy w stałym gronie o tak kontrowersyjnych książce, płycie i filmie, że następnej rozmowy może już nie być w tym gronie. Co bierzemy najpierw? Książkę. Książkę, dobra. Michał Witkowski i Wymazane. Z Michałem Witkowskim jest tak jak z pogodą, czyli w kratkę. Raz jest książka bardzo dobra, a potem jest słabsza. Po świetnym Fin Fun Zwanzig była książka Fioletowe Światło, której nie znamy, ponieważ wydawnictwo jej nie przyjęło, a teraz jest Wymazane. I to jest moim zdaniem powrót do bardzo dobrej formy, bo to jest wszystko to, co u Witkowskiego lubimy najbardziej. Przede wszystkim poczucie humoru, taki język, obraz prowincji. Co prawda nie wiadomo, kiedy to się dzieje, ale ta prowincja jest rzeczywiście prawdziwą polską, właściwie polską w pigułce, bo miejscowość Wymazane gdzieś przy Suwałkach, której nikt na północ od Suwałk, i tam jest nawet zimniej niż w Suwałkach, ale całą chwałę zabierają Suwałki. I tam żyje Damian. I tam Damian, piękny Damianek, poznaje Alexis. Właściwie oś fabularna jest dosyć prosta, bo to jest właśnie Damianek, jego przygody, dwie koleżanki, które reprezentują dwie drogi kariery. Jedna jest poważną koleżanką, która zdaje na studia aktorskie, a druga idzie do talk show i odnosi sukces. Dwa sposoby sukcesu w Polsce. No i właśnie Alexis, która później opowiada swoją historię. Ale w tej prostej osi jest mnóstwo opowieści. Opowieści właśnie i o Warszawie, i o tej prowincji, i o tym świecie, który aspiruje do bycia lepszym światem, ale naprawdę mało kto jak Witkowski potrafi go prześwietlać, tę właśnie naszą wymazaną Polskę, która może nawet przestać istnieć, bo ktoś ją po prostu wymarzy. Także miałam wielką przyjemność powrotu do tego Witkowskiego, w którym literatura kipi, takie mam wrażenie. No, kipi. Kipi i jedzie świetnie, tylko nie wiadomo dokąd właściwie. Ja mam z tą książką taki problem, że co jakiś czas potrzebuję poza takim wyrafinowaniem stylistycznym, pomysłami językowymi, których oczywiście tu jest dużo, jak to u Witkowskiego, to potrzebuję jednak, żeby mi ktoś popchnął fabularnie do przodu. A z tą książką od samego początku. Tak, miałem problemy od samego początku. Oczywiście to jest, temat jest niezły i taki, powiedziałbym, przyszłościowy. Miłość w wersji on młody kocha się w kobietach, które są kilka razy starsze od niego. Kocha się, jest w ogóle wprowadzony w świat seksu taką sceną. I tutaj mnie trochę, prawdę mówiąc, to boli jakiś taki banał tego, sceną molestowania przez woźną w szkole. Są takie elementy tej książki, które wprowadzają do niej klimat takich opowieści reporterskich. I muszę powiedzieć, że to są momenty, kiedy mnie od tej książki jednak trochę odrzucało, bo wydawało mi się, że to jest, że reportersko to byłby jednak banał. Literacko ubrane jest ok, ale dobry reporter też potrafi przecytować coś tak smacznego, że nas przytrzymuje językowo jak Witkowski. No ale oddaję mu oczywiście to, że jest Michałem Witkowskim cały czas. No jejku, no z drugiej strony na pewno Aneta ma coś do powiedzenia. No nie, ja nie powiem, że jakoś tam byłam totalnie zachwycona, bo to nie jest taki zupełnie nowy Witkowski, znaczy w tym sensie, że to nie jest coś, do czego by nas wcześniej nie przyzwyczaił, czym wcześniej by nas już też nie zachwycał od strony językowej, jakichś powiedzonych, świetnych, takich syntez prowincji. Nie potrafię zacytować dokładnie, to jest Justyna ma książkę, ale są tam kapitalne zdania. Na przykład jedna z bohaterek miała na dwóch rękach dwa zegarki, jeden wskazywał czas Grudziądza, a drugi do Wrocławia, albo coś w tym stylu. I to pokazuje jakby między czym a czym ci ludzie wybierają, jaki jest pułap aspiracji, jaki jest pułap możliwości. No to, że to faktycznie dzieje się zawsze i nigdy, czyli w jakimś takim latach 90. rozciągniętych do dzisiaj, co z jednej strony jest świetną obserwacją, bo lata 90. wróciły w każdej możliwej postaci, są wałkowane i jakby stały się
najważniejszym punktem odniesienia dla polskiej, początek polskiej transformacji, dla polskiej polityki współcześnie, polskiej kultury teraz, więc Michał Witkowski to świetnie zauważa. A druga rzecz, no to, że w niektórych miejscach w Polsce naprawdę czas się tak jakoś skondensował i został po prostu. Można mieć te dwa zegarki, ale każdy wskazuje właśnie na Grudziądz i na Wrocław, więc pod tym względem to jest świetna powieść, a jednocześnie zgadzam się z Bartkiem, że to trochę miał świetne pomysły na mikroopowieści, na konstruowanie mikroświatów i to niezależnie od tego, czy opowiada historię Damiana Pięknego, czy jego babci i jej przygody przed wojną i w czasie wojny, czy pokazuje lata 90. początki kariery słynnej Alexis, zresztą Królowa Pieczarek oraz niestety Lisiej Fermy, która ma ksywę oczywiście po Alexis Dynastii, zresztą tutaj trochę dygresja z mojej strony, Dynastia wraca jako reboot, czyli będzie nowa wersja Dynastii, więc jak tutaj Michał Witkowski potrafi wyczuć absolutnie wszystko. Dobra, o serialach dzisiaj nie gadam. Tak, ale jeszcze, żeby odpowiedzieć szybko, znaczy nie ma tu fragmentów reporterskich, nie zgodzę się z tobą, dlatego że no właśnie to trochę było w Lubiewie, on zaczynał w taki sposób trochę pseudoreportażu, ale tu już jest czysta literatura, czysta opowieść i narracja. Z genialnymi obserwacjami, mówi Aneta, nie ma mikrofonu, to ja powtarzam, co ona mówi, ale na przykład co to przypomina w klimacie, żeby przejść powoli do muzyki? Stanisława Staszewskiego, ta opowieść, warszawska opowieść Alexis, to jest właśnie z klimatów piosenek Staszewskiego, też świetnie oddane, ale co tu jest jeszcze? Po pierwsze te stare baby, nie mówmy starsze panie, po prostu stare baby, które są tutaj bohaterkami i to jest właśnie piękny gest wobec też czytelniczek i czytelników i targetu, ale też opowieści polskich, bo właściwie te stare baby nie są dobrze w literaturze opisane, już mi Bartek wyrywa. I jedna jeszcze rzecz, barok, fascynacja rozkładem i śmiercią, który tu jest bardzo ciekawy. I to jest tak rzeczywiście, że to jest Witkowski trochę ze z tych starych ścinków, ale pięknie tutaj zrobiony i właściwie też wychodzący w jakieś nowe strony. Wiesz co, ja ci wyrywam ten mikrofon, bo rzeczywiście ja to doprowadzę, że tak powiem, od książki do płyty z wielką przyjemnością, dlatego że Witkowski poza tym, że stara się być tutaj wyuzdany możliwie, aczkolwiek nie zawsze jest. Znaczy, jak dla mnie nie jest to strasznie wyuzdany. Dla mnie to jest dobrze, ale on też bardzo te swoje stare bohaterki, on je bardzo kocha. On je bardzo rozumie. I muszę powiedzieć jedną rzecz, bo parę krytycznych uwag w stosunku do Michała Witkowskiego już wypowiedziałem w tej naszej rozmowie, ale Michale Witkowski, ty napisz teksty dla Maryli Rodowicz po prostu, no. Napisz teksty dla Maryli Rodowicz, to wtedy świat będzie piękniejszy, bo się coś zadzieje w tych tekstach, innego niż takie hello, pora żyć slow, czy tam w sumie nie jest źle. No muszę zacytować, tutaj mam fragment. No bo cóż, ręce sprawne mam i parę nóg. Głowa kręci się, szyja też, powoli przesuwam się. To jest po prostu, jest jak zwykle, niestety, od kilku lat do tekstów Maryli Rodowicz puka grafomania, niestety. I to zapukała w takiej dość takiej jadowitej postaci na tej płycie, chociaż ta płyta jednocześnie ma, tutaj muszę ją wytłumaczyć, ona po pierwsze ma różnych autorów, tutaj się pojawiają niezłe momenty za sprawą Roberta Gawlińskiego chociażby, za sprawą Romualda Lipki, Jacka Cygana, te momenty są powiedzmy, że łatwe do przewidzenia, też może nie najgorsze. Natomiast też ta płyta jest bardzo marylowa w sensie takim, że Maryla Rodowicz rozumie swoją popularność, rozumie swoich fanów i stara się im zaprezentować kolejny odcinek tej samej opowieści o sobie, choć na bazie cały czas tekstów innych autorów i no po prostu nie zawsze to działa w momencie, kiedy nie ma z nami Agnieszki Osieckiej po prostu. Niestety to strasznie boli, bo jak pamiętamy Marylę Rodowicz z najlepszych kawałków, które zresztą z powodzeniem ciągle gra, już nie wypominając jej koncertu w Opolu, to jeszcze do niedawna sala kongresowa, jak tylko zapowiedziany był jej koncert, wyprzedawała się w 5 sekund i Maryla grała 3 godziny bez przerwy i kilka pokoleń Polaków spokojnie przy tych piosenkach się bawiło, więc jakby no to jest ciągle Maryla, ale to prawda, że rangę tej płyty
praktycznie do zera niemalże, sprowadzają straszne teksty. To większość z nich jest, już pomijam opis świata, bo on jest dosyć prosty, ale nawet pod względem językowym, no to tam wiecznie są jakieś ptaszki, zajączki, liście rzucane na podmuchach wiatru i tak dalej. No to jest po prostu tak straszliwy, bolący banał, że i przez to, że muzyka też jakoś nie porywa, to nie jest nic oryginalnego, to te teksty się niestety słyszy bardziej. A chciałoby się jednak posłuchać bardziej Osieckiej, chciałoby się Kofty posłuchać, czy czegoś no, współczesnego Kasi Nosowskiej na przykład, więc no, to jest duży żal. No, Kasia Nosowska była na płycie Rodowicz całkiem jeszcze niedawno, już na jednej z tych nowożytnych płyt. Jest cudnie, zdaje się, ta płyta się nazywała, ta Ach Świecie, no i wtedy było lepiej. Ale ja powiem kilka dobrych słów, bo to nie jest tak, dzisiaj będziemy po przeciwnych barykadach, bo tam jest sporo takich piosenek, gdzie ona się nie wysila, gdzie ona nie udaje, takich właśnie o przemijaniu po prostu, gdzie nie jest tą Marylą, która zdziera spódnicę nagle i skacze jak młoda piosenkarka, tylko mówi właśnie, no jeszcze nie czas, ale już, no odchodzenie i tak dalej. I tam, i tych piosenek jest sporo na tej płycie, takich zupełnie właśnie bez udawania, że jest się kimś innym. No jestem Marylą i śpiewam tak, ale byłam właściwie zaskoczona i słuchałam tych kilku piosenek, nie wszystkich, z przyjemnością. Tam jest coś takiego, że oczywiście w warstwie muzycznej, jeżeli jest bardzo minimalistycznie w pewnym momencie się robi, zostaje gitara, to się robi całkiem szlachetnie i to jest ta najlepsza muzycznie Maryla, jaką ja pamiętam z wczesnego dzieciństwa, czyli ta Maryla folkowa, w której jeszcze słychać Amerykę folkową, takie zachłyśnięcie się Dylanem, John Baez i tak dalej, i tak dalej. I no, taką Marylę muzycznie rzeczywiście kupuję, no ale to nie jest Nie cała ta płyta taka jest. Teraz literatura rządzi. Literatura, no powiedzmy, że w rządzi tym momencie tak. Chodź do filmu. Literatura, na razie literatura, muzyka 1.0, a literatura właśnie, do filmu wchodzi i literatura, czyli Michel Houellebecq, i z drugiej strony muzyka, czyli Iggy Pop, bo chcemy opowiedzieć o filmie Przeżyć metoda Houellebecqa, który właściwie chętnie oddam mikrofon komuś tym razem, a ja sobie posiedzę jak Michel Houellebecq w tym filmie, bo to siedzenie mu wychodzi świetnie, trzeba przyznać. Tylko tam jest na tle takiej pięknej ściany z jakiejś pomalowanej we wzory kwiatowe, o ile pamiętam. Tapeta jest tak. Jeszcze obrazek kwiecisty. I kanapa. Także ja sobie posiedzę, a może ty powiedz, ale tak. No wizualnie faktycznie robi wrażenie ten film. To jest film dokumentalny, znaczy dokumentalno-artystyczny, nie wiem jak to nazwać, bo to jest tak jakby taki rodzaj eseju. No więc wizualnie jest pięknie, bo z jednej strony przez moment jesteśmy w domu Houellebecqa gdzieś, nie wiem, czy we Francji, chociaż wzory to takie brytyjskie bardziej są na tej kanapie, powiedziałabym. O czym jest ten film? Właściwie o wrażliwości artysty, o kruchości w ogóle bytu pod tytułem człowiek, o tym, jak bardzo ingeruje w nas i jaką niszczycielską siłą jest świat i takie codzienne życie, jak wielu z nas nie jest w stanie jakby tego ciężaru udźwignąć. Bohaterami są artyści dwaj, czyli Houellebecq i Iggy Pop oraz malarz francuski i dwoje zwykłych ludzi, którzy przeżyli załamanie nerwowe i ratuje ich jakby w codziennym życiu, w nieutonięciu ponownie sztuka. No i to jest film właśnie o tym, jak sztuka ratuje życie. Jest na tyle pretensjonalny, na ile można dokładnie taką frazę powiedzieć, czyli sztuka ratuje życie. No ale to nie jest tak, że osuwa się, to nie jest Paulo Coelho, to nie jest na pewno to Murakami, nie jest tak źle. Natomiast Nie, no nie zgodzę się z porównaniami do Coelho i Murakamiego, bo to jednak chodzi o coś innego. Znaczy Iggy Pop przeczytał esej Houellebecqa o cierpieniu. I to jest przede wszystkim film o cierpieniu, artyście i cierpieniu. To jest oczywiście zresztą ulubiony, jeden z ważniejszych tematów Houellebecqa, na przykład kiedy pisał o Lovecraftcie. I w jego takiej wizji twórcy właśnie to cierpienie jest niezwykle istotne. I tutaj jest właściwie opowieść o tym, że bez tego cierpienia nie ma sztuki.
ponieważ to jest częściowo grane, to jest częściowo inscenizowane, na przykład Welbeck jest Wincentem, gra rzeźbiarza, więc to jest tak jak z Welbeckiem, czyli mamy pewne maski, pod którymi nie ma prostej opowieści artysta to coś tam, tylko jest coś ukryte. Jednocześnie te postacie rzeczywiście, które przeszły przez szpitale psychiatryczne i przez załamania, wydają się bardzo prawdziwe, wyglądają jakby opowiedziały swoją własną historię, ale nie jesteśmy pewni. Natomiast jest to dosyć poruszające też samo patrzenie na te dwie twarze, Iggy Pop i Michel Houellebecq. To jest po prostu na każdej tej twarzy jest zapisana historia artystyczna też tych dwóch twórców. I oni obaj są prawdziwi. Znaczy zawsze, nawet kiedy Houellebecq jest w tym porwaniu w poprzednim filmie, gra samego siebie, też znowu 10 masek, to zawsze on jest wiarygodny. Jest w tym coś niesamowicie wiarygodnego. Nawet kiedy ma sesję z reklamówką i wiadomo, że jest w tym pewna poza, to jego mówienie o artyście jest zawsze jakoś wiarygodne. W tym sensie, że on naprawdę jest artystą. Iggy Pop też. Tak naprawdę to jest kolejny odcinek takiego filmu nowelowego Jarmusza, Kawa i papierosy, tylko w innej reżyserii holenderskiej i z takim bardzo, bardzo, bardzo długim, dramatycznym rzeczywiście podprowadzeniem w postaci tego eseju Houellebecqa Przeżyć. Nie, właśnie, czy to było tak tłumaczone na polski, czy to w ogóle było tłumaczone na polski. To jest 91 rok i to są jego najwcześniejsze momenty literackie i co ciekawe jednak, co jest w pewnym sensie odpowiedzią na nasze tutaj dylematy związane z tym, z też jakością tego eseju. W tym samym roku powstał ten esej o Lovecraftcie i tamten przetrwał w świadomości jednak chyba w taki sposób znaczniejszy. I tylko jeszcze jedna rzecz, jedna rzecz mi się rzeczywiście tutaj poza też dystansem sporym do tego filmu spodobała, mianowicie to, że wyciągnięto Iggy'ego Popa, który tam niby rzeczywiście jest w tym Houellebecqu zaczytany, ale to się jakoś składa w jedno z tą taką filozofią, z którą wyszedł na scenę Iggy Pop, która jest taką filozofią niszczycielskiej sztuki, czyli taka sztuka destrukcyjna, Gustav Metzger i takie myślenie o tym, jak pokazać całemu światu poprzez zniszczenie na scenie, pokazać bunt i negację rzeczywistości przez zadanie sobie bólu czasami. I to jakoś tam się klei z tym esejem, odnajduje się momentami. No a mówiąc o tym przekraczaniu pretensjonalności, no bo tam jednak jest sporo pretensjonalności w tym eseju, to dla mnie najbardziej takim momentem, dla którego warto też obejrzeć jakoś być może ten film, to są rodzice tej jednej z bohaterek. Kamera jest na nich skierowana, oni opowiadają o... Ta bohaterka przeżyła rodzaj załamania nerwowego, kiedy miała 12 lat. Okazało się, że rodzice adoptowali bliźniaczki, ale dwa dni po adopcji, kiedy były bardzo malutkie, ta jedna z sióstr zmarła i ta druga siostra jakby przyjęła w siebie osobowość tej wielką stratę, której no nie mogła przeżyć bezpośrednio, ale jakoś w podświadomości się zachowała. I w wieku 12 lat ujawniła się schizofrenia i tak dalej. I ci rodzice, którzy opowiadają o doświadczeniu życia z córką, którą tak trudno uratować, która jest na krawędzi każdego dnia, której cierpienie obserwuje się, a nie jest się w stanie pomóc bezpośrednio. No to jest naprawdę bardzo poruszające i być może takie właśnie zapośredniczona opowieść o czymś cierpieniu jest być może nawet silniejsza niż samo takie świadectwo tej osoby, która cierpi. A jak już będą Państwo chcieli odpocząć od tych wszystkich tematów, no nierzadko trudnych rzeczywiście, bo i te prowincjonalne bywają trudne z dzisiejszej perspektywy. Witkowski nie męczy. No, trudne w sensie takiego jednak oglądu Polski B albo nawet C. To są błyskotki. No, tak, można się też przy tym trochę pobawić. Dobrze, rzeczywiście. Albo po Maryli Rodowicz, albo po tym filmie filozofującym z Houellebecqem i z Iggym Popem, to zapraszamy na festiwal Skrzyżowanie Kultur, który rozpoczyna się w Warszawie 23 września i który prezentuje muzykę z całego świata, poza światem zachodnim, co jak wiadomo zazwyczaj jest plusem.
i oznacza to, że artyści przyjeżdżają do nas, są jacyś świeżsi przyjeżdżają do nas z jakimś niezwykle pozytywnym zazwyczaj przesłaniem, bo się uwolnili ze swoich opresyjnych kątów w Afryce na przykład albo w Turcji. Grupa Taksim Trio przyjedzie w tym roku, grupa Meridian Brothers z Kolumbii, znakomity zespół, taki bardzo współczesny, współcześniający tradycję kolumbijską i wystąpi jeszcze między innymi wiolonczelista Vincent Segal z Balaké Sissoko grającym na korze, czyli takie spotkanie malijsko-francuskie. A nie będzie pięknego Damianka z Violetą Villas? Nie będzie pięknego Damianka, dla niego trzeba oddzielny festiwal chyba. Tercet egzotyczny był całkiem niedawno, chciałem powiedzieć, na festiwalu, o którym nie mówiliśmy, dlatego że mówiliśmy o płycie Maryli Rodowicz, a nie o festiwalu, który za nami i który może już zostawmy historii. Dziękujemy bardzo.